To nie jest awans, który przyszedł przypadkiem, przyszedł szczęśliwie. Czekaliśmy na to, co to dużo mówić, całe życie, żeby Lech tak świetnie się spisał w Europie. Niewątpliwie awans do najlepszej ósemki Ligi Konferencji to wydarzenie, które poznańscy kibice będą wspominać przez lata. By w kolejnym sezonie fani Lecha ponownie mogli delektować się grą swoich piłkarzy w Europie, ci muszą zadbać o odpowiednią pozycję na krajowym podwórku. Terminarz ligowy bardzo trudny. Lech pogubił punkty z bardzo słabymi zespołami typu Śląsk, Miedź czy Zagłębie. Rzeczywiście można to wprost powiedzieć, że to były wpadki. Mimo to po 24 kolejkach ligowych Lechici okupują trzecią lokatę w tabeli. W walce o miejsce na najniższym stopniu podium pozostają również Pogoń Szczecin i Widzew Łódź. Z tymi drugimi poznaniakom przyjdzie rywalizować w niedzielę. Na nasze szczęście Widzew nie nastawi się na, tak jak Śląsk ostatnio, na przykład na defensywę i kontrataki. Będzie atakować frontalnie, bo podobnie jak Lech inaczej nie potrafi. Będzie szedł do przodu i to jest nadzieja, że Lech łatwiej sobie z takim zespołem poradzi. Nadzieją dla Widzewa jest postawa podopiecznych Johna van den Broma w meczach rozgrywanych bezpośrednio po pucharowych starciach. W tym roku poznaniacy nie wygrali żadnej z trzech takich potyczek. Mogą zajść pewne zmiany, chociaż Lech ma teraz przerwę reprezentacyjną, tak jak my, więc być może trener zdecyduje inaczej i postawi też w większości na ten skład. Natomiast Lech ma na tyle wyrównaną, szeroką kadrę jakościową, że może wyjść drugim składem, który też będzie bardzo, bardzo mocny. Niewykluczone, że w zespole z Łodzi zobaczymy byłego gracza Lecha, Juliusza Letniowskiego. Traktuję w sumie ten mecz jak każdy inny. Tyle samo jest punktów. Fakt, byłem półtora roku w Lechu, jakiś sentyment jest, ale niespecjalnie bym powiedział. No, na pewno fajnie zagrać z mistrzem Polski, będzie super atmosfera. Będzie też stadion wypełniony do ostatniego krzesełka. Pierwszy gwizdek w Łodzi zabrzmi w niedzielę o godzinie 17:30. Rolę sędziego głównego pełnić będzie Szymon Marciniak.